W rakiecie imprezowej każdy gracz wpisuje hasła pasujące do danej kategorii oraz gustu pozostałych osób. Punkty otrzymuje się bowiem tylko wtedy, gdy hasło powtórzy się u innego gracza, chyba że zostanie trafione rakietą. Każdy gracz otrzymuje kartkę z tabelką odpowiedzi oraz coś do pisania. Karty kategorii przetasowuje się i układa na środku stołu. Na początku rundy dowolny z graczy odkrywa kartę i wybiera z niej jedną z kategorii. Teraz każdy gracz w tajemnicy przed innymi wpisuje do swojej tabelki cztery hasła pasujące do kategorii, pamiętając o tym, że czwarte hasło to rakieta, mająca zablokować hasło przeciwników. Gdy wszyscy są gotowi, każdy kolejno odczytuje hasła ze swoich trzech rubryk. Jeżeli któreś z haseł wystąpi u innego gracza w pierwszej, drugiej lub trzeciej rubryce, zgłasza on ten fakt. W tej sytuacji obydwie osoby otrzymują po jednym punkcie. Jeżeli hasło nie wystąpiło u nikogo, to nikt nie otrzymuje punktów. Jeżeli zaś gracz pisał hasło, które ktoś pisał w polu rakieta, wówczas odczytujący hasło nie zdobywa punktów, a osoba ze słowem w polu rakieta dwa punkty. Pamiętajcie, że słowa będące synonimami, jak samochód i auto, traktowane są jak dwa różne hasła. Z kolei zdrobnienia, jak kwiat i kwiatek, lub słowa różniące się gramatycznie, jak nauczyciel i nauczycielka, traktowane są jak jedno hasło. Gra kończy się po 5 rundach. Zwycięzcą zostaje gracz, który łącznie zdobył najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa osoba, która trafiła większą liczbę rakiet.